Ej, ty, Superman, ty dobrze się czujesz? A coś mi ostatnio kaszle, odkąd wróciłem z tych Chin. Co? Ale jak cię kaszle? Witam was, moje fany, w kolejnym odcineczku na moim kanale. Cóż, widzę, że nie daliście się nabrać na to, że kolanowirus mnie wykończył. No cóż, zrobiłem sobie maseczkę, mimo to mnie kaszlało, ale jednak przetrwałem, moi drodzy. No a dziś się spotykamy właśnie po to, by nie tylko by potwierdzić wam, że przeżyłem, że żyję i mam się dobrze, ale by sprawdzić kolejne klocki, moi drodzy. Jinrun, są to klocki, które już u mnie na kanale bywały, nie wypadły zbyt dobrze, więc dzisiaj dajemy im taką kolejną rundę. No i może trochę szanse, by się zrehabilitowały. Raczej tego nie zrobią, ale spokojnie, moi drodzy. Mamy tutaj do czynienia dzisiaj z Bizarro. Czyli dość takim, wybaczcie mi nieznajomość kanonu, specyficznym, to jest jakieś alter ego, coś w tym stylu Supermana, Batman V, nawet nie Versus, tylko Batman V Superman, czyli Batman zasilany Supermanem, no bo wiecie, V to się tak się oznacza zasilanie na przykład chyba, nie? Down Sprawiedliwości, moi drodzy, no i jest tutaj Bizarro, Batman w tle i wybuch też w tle, więc okej. Mamy bezczelnie skopiowaną grafikę, no i chyba tu mina Batmana już mówi wszystko, co myśli o tym zestawie. Ech, znowu jakaś padaka. Moi drodzy, z tyłu jeszcze prezentacja innych rzeczy. W sumie ciekawi mnie, jak wyglądają faktycznie te skrzydła Batmana tutaj z tyłu. Zapewne ultra ciekawie. No ale cóż, zostałem od fana w paczuszce Bizarro, więc zajmiemy się dzisiaj Bizarro, moi drodzy, a nie Supermanem. Otwieramy, sprawdzamy, jak wygląda Bizarro Jinrana. No jest na pewno ciekawie. Mamy fioletową pelerynkę. Nie każe, czy Bizarro w oryginale miał fioletową pelerynkę, więc mówię, cały czas mi wybaczcie moją nieznajomość kanonu, ale tak jak mówię, no DC nigdy moim ulubionym kanonem nie było, o czym mówiłem już setki razy, a chyba najwięcej na moim kanale, moi drodzy, gamingowym, Klocko Grał, który jest największym kanałem w Polsce, jeżeli chodzi o gaming, tylko i wyłącznie gier Lego. Zapraszam was teraz do narożnika. Grałem tutaj bardzo długo w Lego DC Super Złoczyńcy. No i tam się właśnie dużo nagadałem o tym, że nie lubię DC. Tak jak najwiecie, jak najronie, grałem z DC, mówię, że nie lubię DC. Dobra, montujemy hipolka i zobaczymy, z czym to się je. Faktycznie jest tu kilka ciekawych elementasów. Później go sobie porównamy z tym, co mamy, wiecie, opakowanie versus rzeczywistość. Mamy również łapencję. Ja pamiętam, że pierwsze Jinrany to chyba były u mnie na kanale jeszcze Nexonite. I mówię, no nie wypadły one zbyt dobrze, jeżeli pamięć mnie nie myli. Później chyba były jeszcze raz, ale nie dam sobie ręki uciąć. Sam fakt, że ich nie pamiętam, z jednej strony jest znakiem złym, znaczy, że nie były zbyt dobre, ale z drugiej strony też półdobrym, bo znaczy, że nie było aż tak tragiczne, żebym nie pamiętał. Ta pelerynka, mocno przypominająca Lego, jest też mocno przezroczysta. Nie wiem, czy uda mi się... trochę mi się udaje to pokazać. Z Lego absolutnie tak przezroczysta, półprzezroczysta nie jest, więc... No raczej minusik jednak za jakość tej pelerynki, ale też wiecie, nie jest taka, żeby coś tutaj się, aczkolwiek czekajcie, włóżmy ją, no nie, no dobra, jest okej. Nie jest taka, by tutaj coś nam uniemożliwiało zabawę, czy powodowało, że będzie to zabawa zła i brzydka. No i chyba mamy duże różnice między tym, co dostajemy na opakowaniu, a między tym, co dostaje. No jest zabawnie. Dobra, oprócz hipolka dostajemy tutaj jeszcze taki oto posrebrzany kloc i on jest na to, jeżeli wierzyć tutaj opakowanku, by na nim stał tutaj ten, no kryptonit to nie jest, ale to chyba jakaś też alternatywna wersja tego kryptonitu, jeżeli się nie mylę. Alternatywna wersja tego kryptonitu wchodzi jakoś, ale tak nie mam przekonania co do wchodzenia klocka w klocek, ale wygląda już całkiem nieźle, zmieszawszy to z Lego, no trzeba by się było przyjrzeć, żeby zidentyfikować, że to nie jest Lego, jedna łapka zapasowa, ale to żadnego szału nie robi. No i moi drodzy, sam Bizarro wygląda tak. No i co my tu możemy o nim powiedzieć, moi drodzy? No pelerynka jest widoczna, to na wideo, nie wiem, nie no widać w miarę, że no nie wyglądał na zbyt dobrze. Już w pal licho, że widzicie, co się z nią dzieje, że ona, o tak,
non-stop odstaje, no nie jest to chyba dobre. Próbuję ją jakoś tu naprostować, by jednak mu, że tak powiem, zwisało, ale no nie chcę mu zwisać, nie chcę mu nic tutaj zwisać, jak widzimy pelerynka, co się z nią dzieje, że tak powiem, mu stoi mocno ta peleryna. Mamy tutaj World minifigurę, a w ogóle patrzcie, Jinran marka, lepku na klocku. Super, uwielbiamy takie sytuacje. World Minifigures Collect Them All. No próbują nas cały czas usilnie namówić, byśmy zebrali je wszystkie. Wszystkie stojące peleryny bohaterów. Ale moi drodzy, no cóż, przyjrzyjmy się do Brachipolowi. Czy to jest brud? Widzicie, moi drodzy, otwierałem to przy was i mamy brud na stopie, co też no, nie jest zbyt dobrą zachętą. Czy to jest w ogóle brud faktycznie? Czy to może jest w ogóle jakiś... Nie no, nie jest to nadruk. Brud jakiś. I to taki brud, który dodatkowo nie chce nam zejść. No, paznokciami trzeba by się naszorować. On nam nie chce zejść, ale no moi drodzy, z brudem na klockach jeszcze się nie spotkaliśmy. A, tu nóżki chodzą zdecydowanie. Ta chodzi zbyt lekko. Zdecydowanie zbyt lekko. Ta normalnie. A, jedziemy dalej, moi drodzy. No bo nadruk... No tragiczny nie jest. O Jezu, on jest tragiczny. Przepraszam, ja patrzyłem, wiecie, od góry tutaj. A patrzcie, co się dzieje na wysokości klaty. Czy wy widzicie, jak to jest zmasakrowane? Bo tak chyba nie powinno być. Bizarro, przynajmniej tego, co ma na okładce, ma normalnie. I chyba nie wyglądał bizarro. Proszę do specjalistów od DC, by się powiedzieli, ale tak chyba nie wyglądał. Nie był taki rozpaćkany na klacie. Ajajaj. No i buźka... Czy wiecie, zacznijmy od tego, że ma inną buźkę na okładce niż tutaj. To jest inna buźka, zdecydowanie. Może tu wam będzie lepiej to zobaczyć. Niby podobna, ale inna. Tu jeszcze nie wygląda źle, ale przyjrzyjcie się tutaj, co to w ogóle jest? Co to w ogóle jest? Jak mnie ktoś zabije, nie mogę zabić mnie. No po prostu no, takie rzeczy nam to mówi na wizji, no bo no jak to wygląda? Te włosy też, bo jakby jakieś tłuste włosy, nie myte, nie wiadomo ilu, miał takie przyklapnięte już na tą bio oblewające, kapiące z tłuszczu. No nie, moi drodzy, jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Klocków Jinran absolutnie nie mogę patrzeć na tego typu. Nie mogę polecić. Nadruk zmasakrowany. Zmasakrowany. Brud na klockach. Okej, brudu nie zawsze możecie mieć. Stojąca peleryna do niczego się nie nadająca, jeszcze półprzezroczysta. Wyraz twarzy inny niż na opakowaniu i taki... Znaczy nie, okej, go idzie wykorzystać jako straszydło w horrorach. No Hidden Side'u jak złoto, nie? Ale miał być inny. No i włosy po prostu wręcz jakby go ktoś oblał tłuszczem i po prostu... Nie. Jest, moi drodzy, źle. Klocków Jinran nadal nie polecam, nigdy nie polecałem, ale nadal nie polecam, jest bardzo źle. Ale jeżeli chcecie się pośmiać, to 9 na 10 w skali śmiechu. Jeżeli chcecie się dobrze bawić tymi klockami, to 2 na 10, max 3. Ale to też, jeżeli macie dużą tolerancję na bekę i wam te błędy nie przeszkadzają. Nie, no naprawdę, no nie jest za dobrze. Ja sobie cię tak zostawię, bo naprawdę ten wirus nie jest potwierdzony, że go nie masz ze sobą. I w tej chwili sobie wychodzę, wybacz. Ja wychodzę, może się nic nie udało złapać w międzyczasie od niego, ale jeżeli za tydzień będę miał taki wyraz twarzy, to się nie zdziwcie. I kolor. Subskrybujcie mój kanał i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym filmiku. Bye!